Siemanko, z tej strony Rekin X Pompa, a w dzisiejszych ciekawostkach trochę okisamy, także no, zapraszam, rozsiądźcie się wygodnie na ten dwuminutowy seans. Jedziemy. Kishimoto na początku chciał, aby Akatsuki było złożone z potworów. Można to zauważyć chociażby właśnie po Kisame, Zetsu, Kakuzu, czy później nawet też po Deidarze i Sasori. Nie interesowało go, z kim walczył. Chciał walczyć z dosłownie każdym. Kisame i Itachi to duet, który ma swojego odpowiednika w postaci Sasuke i Suigetsu. Jak na rybkę miał całkiem ciekawy gust. Najbardziej lubił jeść krewetki i kraby. Najmniej lubił zupę z płetwy rekina, co chyba nie jest dziwne patrząc na to, kim jest. Jego ulubione powiedzenie to: słabi są mięsem, które jedzą silni. Kisame wiedział, jak wygląda prawdziwa twarz Tobiego, a praktycznie nikt nie wiedział tego, że Tobi to nie Madara. Imię Kisame oznacza Rekin Demon, a jego nazwisko Hoshigaki oznacza suszona hurma. 18 marca to data jego urodzin, co oznacza, że jego astrologicznym znakiem jest ryba. Kisame nie jest pewny siebie przez swój niebieski kolor. Można to zauważyć, że kiedy Deidara mówi do niego, że jego partner Itachi jest przystojny i musi być popularny wśród kobiet, ten odpowiada mu, że nic dziwnego, przecież on sam ma dziwne kolory. Kisame był bardzo wierny. Gdy był jeszcze członkiem wioski, zabił swoich towarzyszy, by ci nie zdradzili żadnych informacji dla Ibikiego, który ich zaskoczył. Następnie zabił swojego mistrza, ponieważ ten sprzedawał informacje. Gdy już wiedział, że nie ma szans na wygraną, sam sobie odgryzł język i popełnił samobójstwo. Niby potwór, a jednak bardzo honorowy i lojalny. To już na tyle o rybce senpai. W kolejnych ciekawostkach macie do wyboru Hiruzena lub Hashirame. Także do dzieła. Trzymajcie się, na razie, cześć.